No dobrze, wszystko było, co
Tak,
trzymaj cały czas. Końcówka meczu i już koniec. Wygrywa drużyna Północnego Zakładu EuroCity 7-1. Ciekawostka. Szweda Bartosz zdobywa 4 bramki i w tej chwili zdecydowanie prowadzi w grupie A z 10 bramkami. Wągrowcu jest ciekawa sytuacja, bo w meczu między IZ Poznań a Energetyką 3 minuty do końca meczu i prowadzi Poznań, czyli by były 3 zespoły równą ilością zdobytych punktów, będzie decydowało.